szósty cykliczny memoriał imienia świętej pamięci Edmunda Mackiewicza, pierwszego prezesa, osoby, która całe życie kultywowała tenis stołowy w Sokółce, w gminie, w powiecie. Człowiek, który był bardzo znany i lubiany. Teraz ja jako prezes, który przejął pałeczkę po Edmundzie, przyjęliśmy razem ze Sokólskim Klubem Tenisa Stołowego taką mamy tradycję, że co roku w rocznicę śmierci Edmunda około 15 października organizujemy turniej tenisa stołowego Open dla wszystkich. W tym roku organizujemy kategorię do 55 lat, powyżej 55 lat, kategorię kobiet oraz kategorię gier podwójnych, tak zwanych debli. Mamy gości z całego województwa i nie tylko, Czeremcha, Białystok, Czarnobiałostocka, okolice. 34 zawodników w wieku do 55 lat, 14 zawodników tak zwanej grupie seniorskiej powyżej 55 lat. Ciekawostką jest nasza koleżanka Olena z Ukrainy, która jest naszą tutaj perełką, jeżeli chodzi o kobiety. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci pucharów, dyplomów pamiątkowych oraz nagród rzeczowych. W tym roku są to specjalistyczne ręczniki do tenisa stołowego, takie do higieny pomeczowej.